Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Ameryce mamy dwie Ameryki. Lewactwo, no to jest w zasadzie po pierwsze za skrobankami, przeciwko wolności słowa i przeciwko samoobronie, czyli prawie do posiadania broni. No i konserwatyści, którzy są przeciwko skrobankom, za wolnością słowa i za samoobroną, czyli prawem do posiadania broni. Także jest ten rozdział po prostu nieprawdopodobny, tak po środku. No i te wszystkie trzy rzeczy określają, kto stoi na jakiej pozycji. No i w Teksasie jest teraz ta sytuacja, kiedy Teksas, dosyć konserwatywny stan, no ma sporo tam nowych obywateli, którzy przyjeżdżają, uciekają z socjalistycznych stanów, no bo jest i za drogo, i źle, i niedobrze, i przyjeżdżają do Teksasu, no i degenerują, tak jak wiele stanów, które były konserwatywne, ale sąsiadujące ze stanami socjalistycznymi, one powoli się zamieniają w stany socjalistyczne, no bo ci, którzy uciekali od socjalizmu, głosują za socjalizmem, za komunizmem. No ale to jest taka sama prawda, jak i z Polakami. Połowa Polaków, która przyjechała do Ameryki, no to w zasadzie jest lewacka. Połowa Ameryki głosowała na Bidena, na Obamę, na Clintona. Nie głosują po linii konserwatywnej. Tak jest. Taka populacja jest. Polacy są, no nie wiem, czy gorsi, czy lepsi niż Amerykanie, no ale jednak wyjechać i zostawić za sobą jakiś system społeczny, system polityczny, żeby znowu go wprowadzać w stanie, do którego się wyjechało, no to nie jest to normalne. W Teksasie była taka propozycja numer 8 na temat działania, to się nazywa Heartbeat Act, czyli heartbeat, no to jest bicie serca, czy serca bicie, act, no to znaczy ustawa. No i to jest duży szum na ten temat jest, no i wszyscy nienormalni, czy wszyscy oszuści, czy cała propaganda komunistyczna mówi, że to w zasadzie jest przeciwko tej Roe versus Wade, czyli ta decyzja Sądu Najwyższego z 1963 roku, która w zasadzie powiedziała, że skrobanki no to są legalne do 9 miesiąca ciąży, do ostatniego dnia miesiąca ciąży. W Virginii no to nawet próbowali zrobić, że skrobanka to jest ważna minutę, pół godziny po urodzeniu. No, bo te pół godziny, no to miało być na decyzję lekarza i tej matki, która urodziła dziecko, czy ona chce urodzić, czy ma być skrobanka. No w tym wypadku, no to nie jest skrobanka, to jest morderstwo po prostu, no bo płód już nie jest, noworodek już nie jest płodem. Każdy normalny to rozumie, tak? Jeżeli dziecko już jest na zewnątrz gdzieś tam w pieluchach, no to już nie jest płodem, no. Dużo ludzi mówi, kiedy jest życie ludzkie się zaczyna. No w zasadzie można powiedzieć, że życie ludzkie zaczyna się w tym momencie, kiedy no te sperma się połączy z jajeczkiem, no i tam już łączą się dwa te ciągi, te łańcuchy genetyczne, no i to wtedy coś się zaczyna, tak? I w Teksasie doszli do wniosku, że co jest najważniejsze w tym wszystkim? No najważniejsze w tym wszystkim to jest bicie serca. Oni doszli do wniosku, że po prostu jak jest już bicie serca, jeżeli można wyczuć bicie serca, to znaczy, że tam już coś rośnie i tam jest, powiedzmy, przyszły człowiek, no i ustalili, że te 6 tygodni, no to jest taki już ostatni okres, kiedy serca jeszcze nie czuć. No i ma być ustawa, że lekarz, że skrobanki mogą być, no ale powiedzmy nie może być bicie serca. W Teksasie, jeżeli kobieta po prostu no ma stosunek seksualny, nie ma zabezpieczenia, zajdzie w ciążę, no to w Teksasie doszli do wniosku, no
no dobrze, nie ma pierwszego okresu, czyli po miesiącu nie ma tego, tej regularnej miesiączki, no to później jest jeszcze 2 tygodnie na to, żeby powiedzmy zdecydować, czy jest ta skrobanka, czy nie. No, jeżeli będzie bicie serca, no to już w zasadzie skrobanka jest nielegalna. No, kobiecie nic nie zrobią, kobieta jest niekaralna, nie będzie karana. Lekarz jest odpowiedzialny za to, no bo lekarz może zrobić skrobankę nawet w 7., 8. czy 9. tygodniu, no ale on musi sprawdzić, czy nie ma bicia serca. Jeżeli powiedzmy nie ma w siódmym tygodniu bicia serca, no to może legalnie przeprowadzić skrobankę. W 8. nie ma bicia serca, no i tam do pewnego momentu, no to przez te 2-3 tygodnie, no to będą oszukiwali. Niektórzy będą oszukiwali, czy tam mówili, że nie usłyszeli, no ale prawo jest takie, że powiedzmy, że nie może przeprowadzić po 6. tygodniu skrobanki, jeżeli nie starał się słuchać tego bicia serca, no albo jeżeli usłyszał i zrobił, no to wtedy jest to nielegalne. No w wielu Stanach, no trzeba pamiętać, że Stany to są Stany Zjednoczone Ameryki, czyli 50 Stanów. Każdy stan ma 2 senatorów w Kongresie Amerykańskim, czyli na poziomie tego Waszyngtonu, tego federalnego struktury państwowej, no ale każdy stan ma tych swoich senatorów i ma swoich reprezentantów. No i ci senatorzy, reprezentanci, no to oni reprezentują ludzi, tak? No to jest ta demokracja przedstawicielska, to jest polityka reprezentacyjna. Także ludzie wybierają swoich polityków, no i ci politycy w zasadzie, no to są po to, żeby reprezentować ludzi, którzy na nich głosowali. Politycy to nie są po to, że przychodzą i oni mówią, o, zrobimy to dla was, zrobimy tamto dla was. Oni w Teksasie doszli do wniosku, że jeżeli ludzie, większość ludzi mówi, że w zasadzie nie może być skrobanek po tym, jak się bicie serca pokazuje, no to powiedzieli to, że Teksas nie będzie się wtrącał, nie będzie w zasadzie ścigał przez policję, prokuratorów i tak dalej, i tak dalej. Tyle tylko powiedział, że jeżeli skrobanka była zrobiona, no to ludzie, obywatele mogą zaskarżyć. No i tutaj jest ta kontrowersja. Matka nie może być skarżona, no a lekarz może być skarżony. W Teksasie to mają bardzo duże programy. Mają 100 milionów dolarów na te programy adopcyjne, na pomoc dla matek, rozdzielają pieluchy, rozdzielają, łączą rodziny adopcyjne, mają jakieś konsultacje, mają jakieś porady, mają siedzonka dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Także budżet jest dosyć duży w tym kierunku, żeby te dzieci się jakoś tam rodziły, żeby te kobiety, które chciały mieć skrobanki, żeby urodziły, albo jak nie chciały dzieci, to żeby ktoś inny zaadoptował. No i to jest takie odejście od tego prawa kija, no bo zawsze w tym XIX-XX wieku, no to te wszystkie skrobanki, no to były zawsze karane, to wszystko było podziemne, to się odbywało tam jakimiś drutami, wieszakami i tak dalej, te poronienia sztuczne. Dużo kobiet dostawało zakażenia, miała przebicia najróżniejszej tej macicy, nie macicy, od krwawienia umierały. No nie było zdrowe dla całego społeczeństwa. No ale co się stało? No, Sąd Najwyższy zrobił tą pomyłkę w 1963 roku. No i w zasadzie to ich, ta decyzja Sądu Najwyższego, no to jest jakaś taka parodia interpretacji konstytucyjnej. No bo naprawdę dojść do wniosku, że można skrobankę przeprowadzić od początku aż do urodzenia, no to naprawdę coś jest nie tak. Teksas podszedł do tego momentu bicia serca. No ma sens, tak? Ma sens. Większość ludzi się zgodzi, że jest
jest wystarczająco czasu, żeby zadowolić wszystkich. No, jak to mówią, Bogu świeczkę i diabłu ogarek. No i właśnie tutaj w tym momencie, no to jest ta taka klasyczna sytuacja, Bogu świeczkę i diabłu ogarek, czyli te 6 tygodni i te bicie serca. Te konsekwencje są takie, że społeczeństwo doszło do wniosku, że skrobanki są niedotykalne. Społeczeństwo amerykańskie, szczególnie lewacy, doszli do wniosku, że nic nie można z tym zrobić, że stanowo, federalnie nic na to nie można pozwolić. No i dlatego dopchnęli do tego 9. miesiąca pregnancy abortion, czyli ten trzeci kwartał, to się dzieje. W Teksasie bardzo dużo jest tych lewackich, socjalistycznych prokuratorów, którzy w niektórych tych hrabstwach, jak w Dallas, Fort Bend, czy Bexar, czy no są te pewne hrabstwa, gdzie no nie piszcie, że to nie jest hrabstwo, bo nie ma hrabiów w Ameryce, no to się ciągle nazywa county, czyli jak jest hrabia Monte Cristo, no to county of Cristo. No, będą tacy ludzie, którzy będą mówili, w Ameryce nie ma hrabstw. Są hrabstwa, to jest oficjalne słowo county od count, czyli od hrabiego. No i w tych niektórych hrabstwach prokuratorzy już powiedzieli, że w ogóle nie będą nawet nic robić w tym kierunku. No jeżeli całe te prawo skrobankowe zostanie przewrócone przez Sąd Najwyższy, no to oni właśnie powiedzieli, że nie będą ścigać. No i teraz jak człowiek sobie tak popatrzy, no to wszyscy ci, cała ta budżetówka, wszyscy ci prokuratorzy, no to oni są wybierani, oni są przyjmowani, oni robią to, żeby robić to, co prawodawstwo im każe, tak? No bo to jest rozdzielenie, to jest władza wykonawcza, władza legislacyjna, czyli ta ustawodawcza. No i ci ludzie, którzy dostają pensję, żeby pilnowali prawa, oni mówią, że pilnować nie będzie. No czyli prawodawcy muszą coś zmienić, żeby ci wykonawcy prawa po prostu nie stawali okoniem, no bo to jest jakaś paranoja, demokracja, nie demokracja. No urzędnik, co ma pilnować, nie wykonuje tego wszystkiego. No w wielu wypadkach te sprawy są tak regulowane, jeżeli pamiętacie na przykład O.J. Simpson, no to on tam zamordował tą swoją żonę, czy byłą żonę i tam jej kochanka, no to rodzina wzięła go do sądu i oskarżyła go z pozwania prywatnego. Tak samo, jeżeli ktoś ukradnie jakąś własność prywatną, no to też się w sumie skarży. W wypadku skrobanki, no to ta poszkodowana, czy ta, która zdecydowała mieć skrobankę, no nie ma nic, nie będzie działała, czy nie ma reprezentacji, czy nie ma powiedzmy chęci. Także w Teksasie powiedzieli, no to prywatny obywatel może powiedzmy zaskarżyć. No i wtedy ci lekarze mogą być skarżeni za to, że zrobili skrobankę po tym, jak serce już biło. No, ciekawe jest to, że tam wchodzą kwoty, powiedzmy 50 czy 100 tysięcy kary za każde przestępstwo. No i ci ludzie, którzy będą skarżyli, dostaną część z tych pieniędzy, no, bo to jest takie prawo, no jeszcze też rzymskie, że ktoś w imieniu króla tam działa, no to dostaje pewną działkę. To jest nazywane quitam, no i później tam właśnie o to chodzi. Kto pomaga królowi, to
będzie tam pomagany. No, lewactwo mówi tak, tak, zrobicie coś takiego, zrobicie te skrobanki, będziecie ścigać prywatnymi obywatelami. A co się stanie na przykład jak w Kalifornii my zaproponujemy, czyli ci lewacy zaproponują, że będą skarżyć za mowę nienawiści na przykład, albo w Nowym Jorku będą skarżyć za prawo do posiadania broni. No w sumie Teksas to ma w nosie to, co Nowy Jork zrobi, czy Kalifornia, no ale prawda jest taka, że prawo do wolności wypowiedzi, wolności słowa, no to jest zagwarantowane w Konstytucji, tak samo jak prawo do posiadania broni jest zagwarantowane w Konstytucji, a prawo do skrobanek w Konstytucji jednak nie ma, no tak, także naprawdę trzeba być kretynem lewackim, żeby mówić, że jeżeli będzie takie oskarżanie prywatne o skrobanki, to oni będą oskarżali o broń, o wolność wypowiedzi. No ale oni i tak mowę nienawiści, bo oczywiście lewacy no to nienawidzą wolności słowa, no ale bardzo ścigają za mowę nienawiści, bo dla nich bardzo często właśnie oni są w stanie spalić i naszczać na flagę amerykańską, taką jak mam z tyłu, i to wszystko jest dobrze, czyli Kali ukraść jest dobrze, no ale flaga sześciokolorowa, tęczowa, jeżeli ktoś spali albo naszczy, no to już jest inna flaga, no i wtedy to jest mowa na nienawiści. No ale to jest takie rozdwojenie jaźni. To jest podstawowe kryterium dla rozpoznania wariatów politycznych. No bo to jednak jest jeżeli to samo działanie może mieć dwie odpowiedzi, co jest dobre, a co nie jest dobre, no to nie ma moralności. To już nikt nie wie, co jest dobre, a co jest niedobre. No i ta moralność, powiedzmy, zniknęła. Teksańczycy, którzy wierzą, że życie powstaje w momencie tego zapłodnienia, no i Teksańczycy, którzy mówią, że te 6 tygodni do momentu bicia serca, rozpoznania bicia serca, no jeżeli oni tak zdecydują, oni wybierają tych swoich polityków, którzy są ich reprezentantami, no to Teksas powinien mieć prawo, tak? To nie może być tak, żeby Waszyngton po prostu stłamsił jeden z 50 stanów, no bo po to są Stany Zjednoczone, żeby każdy stan sobie decydował. No największy problem to był z tym Sądem Najwyższym w 1973 roku, że się wtrącił się w całą tą sytuację skrobankową i doprowadził do tego, że są skrobanki w trzecim kwartale. No i to nie można zabrać ludziom z ich rąk. To ludzie mają prawo do głosowania, ludzie mają prawo do decydowania. No i stany takie jak Teksas będą kombinowały i patrzyły, jak w zasadzie rozwiązać tą sytuację, dlatego że Sąd Najwyższy narozrabiał w 1963 roku. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Popierajcie konserwatystów, popierajcie normalnych, głosujcie na normalnych. Nie dajcie się przekabacić na socjalizm, na komunizm, czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy w Ameryce, czy w Australii, gdziekolwiek słuchacie. Dziękuję, że słuchacie, ale głosujcie konserwatywnie. Przekaz dla socjalistów. No widzicie, co się dzieje. Ceny na stacji benzynowej, ceny w sklepach. Biden po prostu to jeden wielki obciach. No, czy zgadzacie się z tymi podejściem sześciotygodniowym? No, większość normalnych ludzi powinna dojść do wniosku, że te 6 tygodni, no to jest taki środek. To jest taki środek, gdzie wszyscy powinni się zgodzić, że jest to
no nie jest takie złe, nie jest najlepsze, no ale do zaakceptowania i to jest jakieś jedność, cokolwiek jest więcej, no to jest to tylko niepotrzebne szczucie jednej strony na drugą, no i niepotrzebne zacietrzewienie, no i takie sprawy po prostu rozwalają państwo i te wolność słowa, samoobrona, czyli broń i skrobanki. Ludzie muszą się jakoś porozumieć i zrozumieć. Zdrowia dla normalnych.